Siema, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A dzisiaj, tak jak widzieliście po tytule tego filmu, pokażę wam, jak wbiłem 35 rangę na Janet. Także jeszcze na sam start oczywiście możecie tutaj zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. No i ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Dobrze, więc tak jak widzicie, w tym momencie na ekranie obecniam 1254 puarki na Janet. No i oczywiście udało się właśnie dobić ten 35 rank. No i w dzisiejszym odcinku oczywiście wszystko wam pokażę. Więc tak, zaczniemy sobie myśleć od tego, jak właśnie wygląda najlepsza budowa właśnie od tej postaci. No i oczywiście jest to budowa, z jaką sobie ten 35 rank wbiłem. Ogólnie mamy Golda 2, jednak właśnie nie będzie tego tytułu, tak jak właśnie mówiłem w poprzednim odcinku. Więc tak, oczywiście używałem drugiego gadżetu, czyli tej bardzo fajnej ucieczki. Używałem drugiego Star Powera oraz do tego jeszcze Gearsy, uwaga, Damage oraz tarcze. No i ogólnie Janet jest, uwaga, moją 39 postacią, wbitą na, uwaga, 35 rank, tak dokładnie we wczorajszym odcinku właśnie z Asha. Bodajże powiedziałem, że mam 36, no ale właśnie wszystko sobie później sprawdziłem, no i okazało się, że właśnie mam aż 39, no i właśnie brakuje ostatniej postaci do tego, żeby sobie właśnie wbić 40 postaci na 35 rank. No i oczywiście w tym momencie na ekranie również macie screena z aplikacji, jak to wszystko tam wygląda, naprawdę bardzo ładnie się to obecnie już prezentuje. No i oczywiście możecie również napisać, jaką następną postać mam właśnie wbijać na 35 rank. Szczerze myślę, że mogę spróbować Hanka, tak szczerze. Obecnie mam właśnie 32 rangę i 1100 puarków, także 150 puarków i właśnie będzie 35 rank. Szczerze, nie wiem, czy to się uda, może się właśnie udać, ale nie musi. No a właśnie jak nie Hanka, no to myślę, że mogę spróbować sobie wbić się Fanga, mogę spróbować sobie wbić Lole, albo jeszcze jakąś inną postać, naprawdę nie wiem, także możecie mi oczywiście coś polecić w komentarzach. No i teraz tak, przejdziemy sobie do tego oczywiście, na jakim trybie oraz na jakiej mapce właśnie wbiłem sobie ten 35 rank. No i oczywiście tradycyjnie wbiłem sobie to na solo. Tak dokładnie obecnie właśnie mamy mapkę Latające Fantazje, no ale właśnie wbiłem sobie to na poprzedniej mapce, a dokładnie jak się nazywała mapka? Mapka nazywała się, uwaga, Finałowa Czwórka, tak dokładnie. Dzisiaj oczywiście pokażę mecze, bo wczoraj niestety nie miałem już meczu w Battlelogu, dzisiaj tak jak widzicie mam dosłownie wszystko, więc sobie dzisiaj coś obejrzymy. No i tak, pokażę w sumie szybko jeszcze, jak wygląda ta mapka dokładnie, tutaj właśnie w tym edytorze mapek, że tak powiem. No i tak, gdzie mamy tą mapkę, jak to wszystko wygląda? Mamy tutaj Finałowa Czwórka, tak dokładnie, ogólnie macie również tą mapkę raczej pokazaną na miniaturce. No i tak, szczerze jest ona naprawdę bardzo, bardzo fajna. No i naprawdę bardzo przyjemnie się w sumie tej puszowało, właśnie tak. Jak zaczynałem, no to miałem bodajże 950 puarków. No i właśnie w jeden dzień biłem sobie 300 puarków, no i obecnie właśnie 1250, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, więc uwaga, myślę, że mogę już właśnie zacząć pokazywać mecze. No i tak, ogólnie była tutaj taka naprawdę bardzo dziwna sytuacja, dokładnie tak. Zająłem tu, uwaga, czwarte miejsce, no i pokazuje mi, uwaga, że dostałem plus 4. No właśnie jak patrzę na następny mecz, no to uwaga, nadal mam 1236 puarków. No i właśnie dostałem plus 10, gdyby mi właśnie doliczyło te plus 4, no to miałbym już 35 rank. A niestety musiałem zagrać sobie jeszcze jedną grę, także ta gierka się niestety zbukowała w naprawdę bardzo, że tak powiem, ważnym momencie. No i niestety nie doliczyło mi puarków, przez co naprawdę się bardzo mocno wkurzyłem. No i na szczęście i tak udało się dobić ten 35 rank praktycznie bez żadnych porażek. Tak dokładnie, na samym końcu bodajże miałem 13 win streak albo 11. Tak dokładnie, 11 win streaka, także i tak naprawdę bardzo mocny wynik. No i tak ogólnie właśnie wygląda Battlelog. Mamy tutaj jakieś drugie miejsce, mamy tutaj, uwaga, piąte miejsce niestety. Tutaj ogólnie mnie chyba Polak jakiś zabił, także naprawdę nie pozdrawiam. Dalej mamy pierwsze miejsce, mamy plus 10, no niestety nie mogę tego meczu wam pokazać. Dalej mamy drugie miejsce, dalej co mamy? Dalej również mamy drugie miejsce. Także naprawdę bardzo mocno te puarki fajnie leciały. No i tak, tutaj tego się, jak wbiłem 34 rank, no to bez porażki wszystko leciało. Tutaj, uwaga, mamy 1196, także również bez porażki. Tutaj mamy plus 7 za miejsce drugie, tutaj mamy piąte miejsce, minus 2 puarki niestety było. W sumie kilka porażek, ale nie było to jednak, nie była to aż tak duża ilość właśnie, jak myślałem, że będzie, bo jednak Janet nie jest w sumie jakąś mocną postacią. Tak jak widzicie, Lola jest naprawdę bardzo mocna, więc myślę, że tą postać mogę sobie następnym wbijać właśnie na 35 rank. Dobrze, więc myślę, że, uwaga, możemy już sobie właśnie zacząć oglądać pierwszy meczyk. No i tak, ogólnie właśnie jeszcze wcześniej w Battlelogu mam inne mecze, jak właśnie miałem troszeczkę mniej tych puarków, a dokładnie około 1150. No i myślę, że właśnie zaczniemy sobie od meczu, w którym, uwaga, zająłem czwarte miejsce. Więc tak, klikam sobie oczywiście oglądanie, bo niestety nie mam tych meczy w sumie nagranych właśnie z pierwszej perspektywy. No i tak, z tego co właśnie tutaj widzę, to na pierwszym miejscu mamy Blamixa, czy jest to, uwaga, najlepszy 8-bit w historii, a dokładnie jest to osoba, która obecnie właśnie rekord świata, a dokładnie bodajże 2700 puarków. Tak, dokładnie na 8-bicie wbite wszystko na solo. No i niestety mam lagi, także no nie wiem, jak to dzisiaj wyjdzie. No myślałem, że nie będę miał tych lagów, myślałem, że właśnie Supercell już te powtórki naprawił. No i niestety z tego co widzę, no to te lagi nadal tutaj mamy, więc tak.
No niestety za bardzo to nie mogę wam tego pokazać, no ale tak, oczywiście oglądamy tutaj mnie, tak jak widzicie idzie właśnie już pierwsza osoba do mnie, która mnie uwaga zna. No i tak, ogólnie naprawdę przypadkowe jest to, że ma tą samą emotkę co ja, praktycznie nikt oczywiście tego nie używa, co w sumie pokażę wam w następnym meczu, naprawdę. No tak, tutaj fokusujemy oczywiście Lili, tak jak pewnie wiecie, Lili jest zawsze tak właściwie fokusowana na solo, szczególnie właśnie na mapkach w miarę otwartych, ta mapka należy do otwartych, dlatego Lili oczywiście ma ten fokus. No i tak, ja oczywiście zbieram sobie par cubesa z tej Lili, tutaj oczywiście teamuję się z jakimś gasem, no i tak, idzie do mnie, idę tutaj w sumie do 8-bita, również się z nim właśnie steamować, no i oczywiście nie podchodzę do nich na blisko, żeby właśnie mnie tutaj przypadkowo nie wyeliminowali. No i tak, teraz niestety lagi się w miarę tutaj uspokoiły, także ja oczywiście sprawdzam krzaki, żeby jakiś kid na mnie nie skoczył, albo jakaś Lili właśnie mnie nie zultowała. No i teraz właśnie podchodzę do gasa, gusa, no ale on mi w sumie za dużo nie może zrobić, mam jeszcze właśnie 6 osób. No i tak, fokusujemy oczywiście randomowego Cordeliusa, który bez ulta nie może mi nic zrobić, więc oczywiście muszę trzymać go na dystans. Mamy oczywiście tego Stew jeszcze, no i ten Stew jest, uwaga, tutaj tak dokładnie, ma taką właśnie emotkę z tą różową tarą, że tak powiem, to jest chyba tara, coś takiego. No i tak, mamy teraz 4 osoby, no i teraz niestety wszyscy mnie zaczęli fokusować, a i tak naprawdę bardzo fajnie, że właśnie 4 miejsce udało się ugrać. No i tak jak widzicie, nie ma tutaj żadnego introidowania, wszyscy grają normalnie właśnie. W sumie to było normalne, że właśnie dostanę fokus, uwaga, przez to, że właśnie stałem w innej części mapy niż oni, ponieważ właśnie byłem tutaj, że tak powiem, za tym krzakiem. Przez co mieli oczywiście idealną pozycję do tego, żeby mnie właśnie zabić. Także i tak 4 miejsce myślę całkiem spoko. No i tak, myślę, że zobaczymy sobie jeszcze jeden meczek albo jeszcze 2 mecze. Szczerze nie wiem. No i tak, obecnie niestety gierka się za bardzo nie ładuje. Także naprawdę nie wiem, czym jest to spowodowane. Okej, załadowało się. No i teraz myślę, że obejrzymy sobie ostatni mecz, może wbicie 3 piątki. Chociaż tutaj szczerze nie ma nikogo ciekawego, bo właśnie mamy bardzo dużo bazów, które mają, uwaga, 1200 parków, 1000. Więc myślę, że obejrzymy sobie jakiś tej meczek z Battyloga. No ale szczerze nie wiem, który. Może właśnie porażkę sobie obejrzymy. Właśnie miejsce 5. No nie wiem, muszę się jeszcze chwilę zastanowić. No i uwaga, stwierdziłem, że teraz obejrzymy sobie meczek, w którym, uwaga, zająłem 2 miejsce. No i miałem tu, uwaga, 1228 puarków. No i właśnie wybrałem ten mecz ze względu na to, że mam tutaj szczerze takie w miarę wyższe puarki, bo jednak dosyć mocno właśnie wyczyściłem sobie matchmaking, ponieważ grałem bodajże wczoraj 3 godziny coś takiego. Przez co jednak właśnie tych przeciwników nie mogłem cały czas tych samych spotykać. No i właśnie ten meczek sobie zobaczymy. Wygrał tutaj, uwaga, Funk, 2 miejsce miałem ja, 3 miejsce miała B bodajże, 4 miejsce miał ten złoty Daryl, coś takiego. Szczerze już nie pamiętam, no ale tak. Oczywiście mam nadzieję, że nie będzie jakiś ścinek. No i uwaga, zaczynam oczywiście gierkę. No idę oczywiście po te 3 par cubesy. Tutaj na dole, uwaga, mam Belle. No i ona od razu właśnie do mnie idzie z emotką. No i się, uwaga, do mnie kręci, tak dokładnie. Ja się nawet do niej nie muszę kręcić, bo i tak ta osoba mnie zna. Ja oczywiście nie mam pojęcia, kto to jest. No i po prostu się z nim teamuję normalnie właśnie taktycznie. To i uwaga, idę już na środek. No i teraz właśnie oczywiście fokusuję Gale'a. No i tak, myślę, że nagram właśnie odcinek z tego, jakimi postaciami nie należy grać na solo, bo właśnie są pewne postacie, które dosłownie zawsze dostają fokus. No i taką postacią jest, uwaga, Gale, Meg, Lili oraz właśnie inne postaci, które mają dużo życia. No i teraz tak jak widzicie, właśnie Gale dostaje full focus. Tutaj Funk właśnie zdradził sobie tego Gina. No i teraz właśnie spróbował tutaj zabić tą Lolę. Także tak jak widzicie, właśnie wszyscy się teamują. Ja tutaj oczywiście z nim nie chodzę, bo nie znam oczywiście tych osób. No i właśnie sobie tak gram taktycznie właśnie, żeby nikt mnie tutaj na blisko nie podjechał. Oraz oczywiście nie odchodzę w sumie na dystans, żeby właśnie nie zostać sfokusowanym. Oczywiście niedługo właśnie na kanale pojawi się poradnik z tego, jak należy właśnie taktycznie grać solo. No i teraz właśnie stwierdziłem, że właśnie jak ta Lola już fokusuje sobie tego Fanga, no to właśnie stwierdziłem, że pomogę w sumie temu Fangowi, bo jednak myślałem, że właśnie Fanga będzie łatwiej zabić niż Lolę. No i właśnie ta Lola dostaje fokus, ta Lola ma ogólnie bodajże 100 tysięcy parków, coś takiego. Także naprawdę bardzo fajnie, że właśnie taką osobę udało się tutaj zabić. No i tak jak widzicie, mam 4 parki upsy, mam bardzo mocną pozycję szczerze. Teamuję się właśnie z Bee, z Fangiem. I teraz właśnie idziemy na resztę, właśnie musimy po kolei każdego tutaj zabijać. No i teraz właśnie idzie fokus na Daryla. Daryl, ogólnie teamowaliśmy się z tym Darylem tylko i właśnie dlatego, że właśnie ma złotego skina. Właśnie jak macie złotego skina, no to najczęściej wszyscy się z wami teamują. No i teraz uwaga, fokus idzie na B. Tak dokładnie ona mnie tutaj trafiła niestety. No i teraz niestety już za bardzo nie miałem co zrobić, bo właśnie miałem tylko i właśnie 1700 życia. No i właśnie Funk bardzo łatwo może mnie w tym momencie zabić, ale i tak naprawdę bardzo fajnie, że właśnie udało się tutaj ugrać 2 miejsce. No i w dzisiejszym odcinku myślę, że będzie to już na tyle. Jeśli wam się spodobał, no to oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić tutaj łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. No i do następnych filmów. Cześć!